Dla mnie kawa to przede wszystkim rolnicy, którzy pracują na plantacji w Kolumbii, bo to od nich w 80% zależy to, jaki smak tej kawy zaserwujemy tutaj w Szczecinie. To nowe miejsce na mapie Szczecina. Jesteśmy w centrum Rajskiego 18. Jesteśmy inspirowani Kolumbią w każdym aspekcie naszej działalności. W imporcie kawy i w tym, jak wygląda interior. Wszystko to, co tutaj widzicie. Malunki, podwieszany sufit, projektował i tworzył Marco, Kolumbijczyk, który jest tutaj w Szczecinie. W tym samym lokalu mamy także piec do wypalania kawy, selekcjonujemy kawę, potem ją ręcznie zgrzewamy w opakowaniach. Jesteśmy marką rzemieślniczą, jesteśmy marką lokalną. U nas pierwszą opcją, którą nawet widać w menu, to jest kawa czarna, tinto. Ludzie przychodzą, mówią tinto, nie wiedzą, co to będzie. Więc my, pierwszych gości, zawsze zaskakiwaliśmy właśnie takim podaniem. Czyli ktoś prosił kawę czarną, to nigdy nie robiliśmy tego z maszyny ekspresu, tylko podawaliśmy tak. I to jest dalej, myślę, nasz największy sukces, dlatego że przyszły do nas osoby, które nie miały do czynienia wcześniej z kawą speciality, nie wiedziały, co, jak inaczej może smakować kawa i właśnie dzięki takiemu podaniu bardzo często słyszeliśmy, ale ta kawa jest dobra, ale ta kawa jest inna. Ciekawost, ambasada Kolumbii w Polsce też zamawia naszą kawę na różnego rodzaju eventy, które dzieją się w ambasadzie. Niektóre osoby, które przychodzą do nas, do Buenas Buenas, pytają, czy dostaną goryczkową kawę. Mówimy, że nie. Po prostu nie. Dlatego, że goryczka to znaczy właśnie, że kawa jest bardzo niskiej jakości. Czyli pierwsze, jak możemy zidentyfikować dobrą kawę, to jest właśnie po zapachu, czyli unikamy nut takich nadpalonych, gumowatych, a drugi w smaku, czyli unikamy goryczki, takich smaków ciężko ziemistych. Są ziarna wysokiej jakości. Są to ziarenka, powiedzmy, jednego koloru. Są to ziarenka po prostu czyste, czyli takie, jakie powinny być w kawie speciality. Natomiast tutaj już mamy cały zestaw defektów. Defekty, im więcej defektów, no tym gorzej dla smaku, czyli właśnie wtedy dzieje się ta goryczka, o której już wcześniej powiedziałem. Na przykład to ziarenko jest zupełnie czarne, ono nie jest po wypaleniu, tylko właśnie to jest ziarno zgniłe, które bardzo często trafia do tikaw bardzo niskiej jakości. Nigdy nie sprowadzimy kawy od plantatora, którego ja nie poznałem osobiście, z plantacji, z której nie byłem kilkanaście dni i nie zobaczyłem, czy prowadzą plantację odpowiedzialnie ekologicznie i także, czy są odpowiedzialni społecznie, czyli czy po prostu traktują ludzi odpowiednio. En la finca de Buenas Buenas es ubicada en norte de Santander. Producimos café de especialidad en dos variedades, Castillo y Colombia. Hacemos dos procesos, que es lavado y honey, que son procesos de especialidad que garantizan excelentes sabores en taza y que nos destacan ante algunas marcas convencionales, ya que nuestro café es 75% frutal. Pomorze Zachodnie ma fantastyczne winnice, od dziś można mówić, że ma także fantastyczną plantację kawy, mimo że nie jest umiejscowiona oczywiście w naszym regionie, tylko w Kolumbii, ale my także posiadamy własną plantację kawy, bo jesteśmy tak zakorzenieni w ten temat, że idziemy na całość.